Siema, ja jestem Judy i zapraszam Was już do kolejnego odcinka z serii Let's Play Pokémon Light Platinum. Ten odcinek zaczynam zaraz po zakończeniu wcześniejszego odcinka, czyli odcinka 8. Już tutaj sam sobie przeszedłem. Jesteśmy już bardzo blisko, bo już tam widzę Shaylę, która jest naszą taką główną przeciwniczką z Teamu Steam. Tak. Ponadto sobie wziąłem jeszcze Zoroarka, gdybym miał problemy potem, wiecie, z jakimiś tam silniejszymi przeciwnikami. Ale na razie. O, Mightyena. Ciekawy Pokémon. Pamiętacie pewnie mojego puszka z Emeralda? Tylko, że mój puszek to ma już chyba z... z 48 level. Phantom poznaje Shadow Punch. Super. To jest silniejszy już cios. Może zamiast Minluka, bo raczej nie będę chciał, żeby ktoś nie uciekał z pola walki. Markrow. Markrow to fajny Pokémon, ale będzie bardzo podatny na atak Thunder Punch. Właśnie. Bo jest latającym Pokémonem oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Rafflet. No to Rafflet już. Rafflet również latający, więc to samo. Okitoki. I tutaj oto Shayla. I znów nam przeszkadzasz. Pokonam cię teraz. Będzie inaczej niż wcześniej. Zobaczmy. Tylko ma jednego Pokemona. Drifblim. To na 39. Nie no, jak myślałem mając jednego Pokemona, to nie wiem. 60 level. Ale co to jest za Drifblim? Przecież to jest słaby Drifblim. No, już leży. Jejku, no chyba przesadziła. Mogła się trochę wzmocnić. Co ty mi powiesz? Stajesz się silniejszy. Ale nie dasz rady pokonać Caitlyn. Aha, czyli będziemy walczyć w końcu z kolejnym liderem. A tu jest Lance. Mój Boże, Judy. Nigdy nie spodziewałem się, że on może... coś z Lugią robią. Jejku, co oni robią z Lugią? Teraz ktoś nieznany. Więc... ty, dzieciaku, musisz być tym, który przeszkadza teamowi z tym w planach. Powstrzymam cię. I twoich przyjacieli również. Przygotuj się na walkę z Caitlyn, jednym z liderów Teamu Steam. Czyli wcześniej było dwóch innych, a to jest chyba jeszcze ktoś inny. A, to jest ona. Wow. Spoko. Bronzong. Wow, naprawdę silny Bronzong. Pokémon typu stalowego i on powinien być bardzo wrażliwy na Flame Tower, tylko niestety Confusion Raya użył. Ajajaj. No użyj tego Charizard, proszę cię. Pięknie. Wow, widzicie. Jednak to jest podatność na ogień Pokémonów tamtego typu. Umbreon. To niech jeszcze zawalczy z Umbreonem. Tylko traf go, proszę cię. Ładnie. Umbreon jest silnym Pokémonem. To trzeba mu przyznać. Może będzie bardziej podatny na cios... tak, ja nie. Kurde, jego defensywa jest strasznie duża. Chciałbym tego Pokémona. Mam nadzieję, że jakoś go zyskam w jakiś sposób w przyszłości. Drapion. To jest bardzo silny chyba Pokémon trucizna. To na niego niech Zoroark niech sobie walczy. To jest ten Skorupiego ewolucja, właśnie. Wow, silny. Ciekawe, chyba Nightshade. Nie wiem, czy on jest niepodatny chyba na Nightshade'a. A sprawdźmy. A nie, normalny. Wow! Ale mnie zranił. Kurde, naprawdę silny Pokémon. Ale może dasz radę. Oj, no nie. Błagam. Traf... no nie, jeszcze Slash Bomba, tyle życia. Może nie użyję Super Potiona i... uda nam się... super, Larvitar zbierze wszystko. 1032 expa. Naprawdę dużo, cieszę się. Chociaż nie widać po nim zbytnio, żeby to było dużo. Teraz moje Pokémony są niezdolne do walki. To niemożliwe, żeby Team Steam mógł złapać... nie, to jest chyba możliwe, czyli nie, niemożliwe. Zniszczę to miasto. Co jest? Czy to będzie Lugia? Czy to... jejku, to jest Lugia. Naprawdę. Nie spotkałem jeszcze tak... i Ho-Oh! Fakt. I będą walczyć ze sobą, tak samo jak Kyurg. Ciekawe, czy znów się Arceus pojawi. Fuck. Lugia zaatakowała Ho-Oh'a. Wow. Ho-Oh zaatakował Lugię. Wow. Kto wygra? Lugia znów zaatakowała. Oj, Ho-Oh na razie przegrywa, ale nie. Wyrównuje. Jejku, cała wieża się trzęsie, chyba zaraz się wszystko zawali. A my znów pewnie jak po ostatniej walce zemdlejemy. I znów Arceus. Dokładnie. Jej, Pokémony się przestraszyły Arceusa i odleciały. To niewiarygodna siła Arceusa spowodowała koniec walki pomiędzy Lugią a Ho-Oh'em. Dwoma legendarnymi Pokémonami. To niewiarygodne.
Nie mogę zmarnować szansy, żeby go złapać, ale moje Pokémony są ranne. Teraz muszę uciec, ale spotkamy się ponownie. Aha, czyli on teraz pewnie będzie dążył do złapania Arceusa. Dzięki za pomoc, Judy. Fajnie, że spotykamy... A, przynajmniej nie zemdleliśmy tym razem. O, uleczymy swoje Pokémony. Powiem wam, że bardzo mi się podoba w tej serii, że spotykamy ludzi z innych serii, a dodatkowo... Oj, czekaj, a nie, dobra. A dodatkowo osoby, które były w anime, między innymi Ash. Dobra, tu chyba już w tym mieście nic takiego ciekawego nie ma. Wow, on nam chce dać Drifloon. Jejku, byłem w tym mieście i nie gadałem z nią. Albo nie, ja sobie sam potem wezmę tego Drifloona, spokojnie. Nie będę się zapakował dalszy, którego bardzo chcę trenować. I otwarła się droga, yupi, yupi. Most naprawiony, możemy iść w dół. Okej, okay, bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę. Fajnie, że naprawili ten most w tym czasie. Jakby to było dla nikogo się nie spodziewało. No, no, fajnie. Zobaczymy, w ogóle nie wiem, jakie jest kolejne miasto. Oj, zły wybór, Corphish. Ale nie użył wodnego ciosu, to chociaż tyle. Okej. Rufflet. No to Rufflet to od Slasha powinien też paść. Oj, przetrzymał jakoś cios. Jakimś tam cudem małym. Markrow, a to już niech Electivire uderzy go tym swoim piorunem, Thunder Punchem. To jest naprawdę silny cios, podoba mi się. Taki charakterystyczny dla Elekida, Elektrabuza, a potem też dla Electivire'a. Scraggy, o, Scraggy. Oj, Ice, oj, mocny cios. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że użyje Ice, że ma możliwość użycia ataku typu lodowego. A co to jest Golgohita? Nie znam tego Pokemona. To kolejny Pokemon, którego pierwszy raz widzę. No, coś się dowiem pewnie na jego temat w przyszłości, ale widzę, że nie jest wcale potężny. To jest pewnie jakaś pierwsza forma ewolucji. I Baniri. Pamiętacie pewnie z czwartej serii. O, i zmieniła na Rufflet'a, który nie ma szans. Spoko. I jeszcze raz Baniri. Czyli ten miły króliczek Baniri. Spoko. Dobra. Tutaj sobie ktoś biega. Tutaj już niestety pewnie znów musimy dokładnie. Ten most jest dość długi, więc chyba dlatego go aż tyle naprawiali. O, Kakleon. Fajnie, Kakleon. Czyli... Co, już się stał niewrażliwy na ciosy elektryczne? A, to cwaniak. Nagle stał się na nie niewrażliwy po jednym uderzeniu. To jest właśnie ta fajna specyfika Kakleona. I Hunchcrow. To jest chyba... Tak, ewolucja Markrowa. Nie podoba mi się jego wygląd, szczerze. Ale oczywiście jako ptak jest podatny na elektryczność. Dobra. O, co jest? Wow! Czy to był... Dragonite? Wow, to był Lens i jego Dragonite. W ogóle wyglądał jak samolot. I... No ale nie wiem, dobra, nie ogarniam co to było. Przyjrzę się na powtórce na pewno, uwierzcie mi. Oj, fuck! Przecież to, te ciosy nie zrobią krzywdy, bo to jest też typ ziemny. Ale głupotę zrobiłem. Ja taki spec od Pokemonów, a takie błędy czasem popełniam. Ale Starmie to już oberwie zdrowo, jak ja to mówię. I... oj! Wytrzymała i Confusion Ray. Oj, niestety przegrał nam. Ale użyjemy... A użyjmy Fantoma, niech on teraz zostanie trochę expa. Shadow Punch! Oj, tylko ty nie padnij mi. O, bardzo ładnie. Ile? Wow, 1000! 1800! Dobra, my wracamy uleczyć tego naszego Electivire'a. Gengar powoli sobie tam szkoli się. Myślę, że będzie z niego silny Pokémon, naprawdę silny Pokémon duch. Jeszcze nigdy nie trenowałem Pokémona ducha w żadnej z... ilu to? Trzech poprzednich serii Pokémonów. Więc przyda się w końcu potrenować ducha. No i tu nas niestety zaczepił. Aipom. Aipoma to jeszcze ewolucję możemy spotkać, ale jeszcze nie mieliśmy tej okazji. To jest będzie też taka małpka, tylko z większą ilością ogonów. Dobrze, ładnie Electivire. Za niedługo będziesz miał większy. O, to jest ewolucja tego wcześniejszego poka chyba. Jakkolwiek on się nazywał, już nie pamiętam. Ładnie. Butterfree, oj, Butterfree to padnie od Thunder Puncha. Kurde, miałem sprawdzić w Pokécentrum, jaka odległość nas dzieli do kolejnego... Aha, przypomniało mi się. Teraz będziemy mieć... wiecie, las.
o tej samej nazwie, co miasto, z którego wracamy. Aha. Czekajcie, co on nam mówi? I think I will find... A nie, myślałem, że nam chce dać Pokemona, ale mówi, że znajdzie Pokemona Ninkadę zwanego. O, Ultra Ball, bardzo fajnie. To nic. I wchodzimy do Dark Dusk Wood. Na pewno można... Wow, Markrow, fajnie. Fajne Pokemony widzę, że już można zdobyć. Pewnie też fajne przedmioty będziemy mogli spotkać. Sprawdźmy. Na razie same Markrowy. No same, nie no, mam nadzieję, że nie będą same Markrowy. Chcę spotkać wiele gatunków Pokemonów, a nie tylko jeden. O, fajnie, wyminąłem tą trenerkę. Munchlax, to jest poprzednia forma ewolucji Snorlaxa. Oj, złapiemy go, spokojnie. Nie teraz, to później. Super Potion. Dobra. No, z tym niestety już panem od robaczków, od jednego robaczka i to słabego, bo tylko Venipit. No nie, zatruł się Electavire. Fuck. No dobra, to zrobimy... No dobra, niech walczy na razie, chyba nie mam antidotum. Mam takie dziwne wrażenie, że jeszcze nigdzie nie znalazłem antidotum. Nigdzie na ziemi nie było. Ale mamy full heal, spoko, no to użyjemy full heala. Nie będzie nam się truł Pokémon. To byłoby niehumanitarne patrzeć, jak on się truje. Kurde, las widzę, że nawet dość długi. Fajnie chociaż, że Pokémonów mają trenerzy mało, tylko po jednym. Więc myślę, że w tym odcinku przejdziemy ten las na luzie. Wow, kto to jest? A, to jest ta trenerka, z którą kiedyś walczyliśmy, Solana. I pewnie będzie chciała z nami walczyć. Dokładnie, chce z nami walczyć. Grotle. Ma cały czas Grotla. To oczywiście lepszy będzie Charizard. I jego Flame Tower, który powinien załatwić jednym ciosem go. Doskonale. Kto kolejny? Miltank. O, no Miltank to już mały problem, bo on jest silny. Muszę przyznać, Miltank ma naprawdę dużą moc. Wow. Cały czas jakąś tam energię czerpie. What the fuck? To naprawdę było na waszych oczach. Ten Pokémon zgniótł mi mojego Charizarda jednym ciosem. Co prawda wcześniej się wzmacniał znacząco. I jeszcze Manetrick. No i to chyba głupia była decyzja. Może Zoroark niech lepiej powalczy z Manetrickiem. Silny elektryczny Pokémon. Headbutt. O, nieźle. Bardzo ładnie. Dobra, ja może nie wracam uleczyć Charizarda. Aha, czyli ona też ma już 4 odznaki. Fajnie. Ciekawe, czy przed ligą też ją spotkamy. Ether. O, Skyter, ale myślałem, że ktoś lepszy. Czemu Skyter tylko? Aha. Ten las jest dziwny, nam mówi. Aha. No, coś nam powiedział o tej... Dużo osób mówi właśnie o tym przy Pokemonie takim jednym. O, jeszcze telefon mi dzwoni. Ale spokojnie odbieram na razie. Dobra, Dustox. No nie daj się pokonać czasem Dustoxowi. Proszę cię, no full restore. Ach. Wildwind, fuck. Oj, musimy sobie jakoś z nimi jednak poradzić, spróbować przynajmniej. No, ciągle zmieniają nam Pokemony. Ale spokojnie. Sobie poradzimy z nim. Co to jest Silverwind? Wow, wszystko mu rośnie. Fuck. No i nas załatwił, ale dobra. Larvitar go pokona, na pewno. Rock Slide. No, weź, no, postaraj się, Larvitar. No, pięknie. Już się cieszę z ciebie. Spoko. Ciekaw jestem, jaki będzie kolejny... O, Trash! Super, Larvitar uczy się Trasha. Na pewno zamiast Screech, po co nam ten cios? Całkowicie nam niepotrzebny. Zoroark również. O, Ninjask. No spoko, z Ninjaskiem możemy zawalczyć. On chyba powinien być wrażliwy na Thunder Puncha. No, i jest. Widać, wszystko co latające jest wrażliwe. Kombi. Oj, Kombi to słaby Pokémon. Kurde, jestem naprawdę ciekaw, jak długi jest jeszcze ten las. Czy wytrwamy? Czy nasze Pokémon nie odpadną? Bo jednak po stracie Charizarda, no ciężko, ciężko. Fuck. To jest chyba duży, to jest bagon, Pokémon bagon. Nie, słuchajcie, ja się cofam. No nie, jeszcze wdepłem w tego gościa, którego wcześniej ominąłem. Co za pecha mam dzisiaj. Nie no, cofniemy się. Wiem, że to jest kawałek, musimy przejść. O, fuck, zaraz nam odpadnie kolejny Pokémon.
jak źle pójdzie. O, Phantom 31. No, muszę przyznać, że jednak ten mój Pokémon nie jest wcale słaby, nie. Wręcz przeciwnie, jest silny. Ten już powoli się staje, ten mój Gengar. No i niech sobie... Ej, Full Restore. Dobra, używaj Night Shade'a. Nie wiem, czy co jest silniejsze, w sumie nie sprawdzałem. Czy Shadow Punch, czy... Chyba... O, je. Zdecydowanie Night Shade jest silniejszy, spoko. Przynajmniej będę już wiedział. Dobra, a my się cofajmy, cofajmy się. Cofajmy się, bo... Niestety, jeżeli to jest Red albo... Bo to jest chyba Red tam stał, nie jestem pewien. To on może chcieć nam coś w stylu powiedzieć: dawaj, Judy, walczymy! A wiecie, ja to jednak z tą walką w tym Ej, fuck! Musimy walczyć i załatwił mi Pokemona. Oj, chyba źle wybrałem, powiem wam. No, źle wybrałem. Bo on jest Pokemon typu ciemność, czyli niepodatny na nasze ciosy. Ale daliśmy sobie radę, spoko. No nie, tu jeszcze jedną ominąłem wtedy. Fuck, teraz to mogę z nią przegrać naprawdę. No, jeszcze wzrasta jej atak tej ninjaska. Jeszcze wzrasta jej atak, super. Jak teraz nas zaatakuje, to po nas. O, dobrze, że trzy razy tego samego wzmacniała, a w końcu nie zaatakowała. O, a Phantom bardzo ładnie. Bardzo ładnie sobie radzi. Dobra, wróciliśmy już na szczęście na tą dobrą drogę. W tym mieście zawsze pada. To naprawdę jest takie smutne miasto, trochę tych smutne miasto duchów. Trochę przerażające. To cały czas pada. Zresztą las też jest strasznie ciemny. Są takie bardzo ciemne tereny. Dobra. Manchax, widzę, że te Pokémony tutaj są na... wiecie, zawsze można je spotkać dość łatwo. W sumie jestem z tego powodu zadowolony. Nie narzekam, że łatwe do złapania są. Przynajmniej złapię i będę miał kolejnego Pokémona w Pokédexie. A teraz się przekonajmy. Czekajcie. Dobra. Co się stanie? Co to jest za bagon? Ten bagon się na nas spojrzał, ale... Zaraz z powrotem. To jest naprawdę fajny Pokémon. On w przyszłości może w Salamansa ewoluować. Wiecie, jaki to jest potężny smok? Ale sprawdźmy. Red! Hej, Judy! Pomóż mi z tym bagonem. Co mam ci pomóc z tym bagonem? Stary! O, idzie w końcu. Finalnie, mój bagon... To jest jego bagon! Fuck, ja chciałem bagona, on mi mówi, że to jest jego. No i oczywiście dobrze, że wróciłem, bo jednak z nim walczymy. Bagon na 400 levelu, silny Pokémon Smog. Widzicie, może niewrażliwy jest na to, a i tak nieźle otrzymał, bo jednak to jest pierwsze stadium ewolucji. Jak będzie Salamansem, będzie trudniej. I Lucario. No to Lucario to może kto? Zoroark. Niech sobie teraz zawalczy. Wow, Lucario, też 400. Trochę strach się bać tego Pokemona. O, niestety chyba niewrażliwy na to właśnie. A może na Night Shade'a jesteś wrażliwy? O, na to już... Wow, ale by... Wow, Extreme Speed. Fuck, naprawdę silny. Phantom niech sobie spróbuje z nim poradzić. Night Shade, już, jedziesz z nim. Jeszcze raz, dasz radę. Pięknie, pięknie, Phantom, już mi się podobasz, Pokemonie. I Red pokonany. Oj, Red się zawiódł. Nawet nie skomentował tego. Wiesz, myślę, że miałeś dużo szczęścia podczas tej walki, ale nie mogę zaprzeczyć, że stajesz się silniejszy od ostatniego czasu. Kurde, ale szkoda, że to był jego bagon, naprawdę. Miałem ochotę na tego bagona. Czekajcie, w górę czy w dół? Do góry jest jakiś Pokeball. Sobie podniesiemy. Eliksir. Ciekaw jestem, czy w kolejnym mieście znów otrzymamy jakiegoś fajnego Pokemona. Ktoś nam będzie chciał dać jakiegoś fajnego superpoka. Typu, nie wiem. Właśnie, bagon może, no. Nie wiem, szczerze nie wiem. Naprawdę zmyślam. Jakby się okazało, że bagon, to wow. Potrafię przewidzieć przyszłość. Ninjask. Kurde, Electabuzz jest, staje się tym moim najsilniejszym Pokemonem. On by wygrał na pewno z Charizardem, bo Charizard jest podatny na elektryczność, bo jest latający Pokemonem. No ale... Wiecie, jednak nie można zaprzeczyć, że Charizard, który jest takim nieoficjalnym smokiem, bo jednak w typie nie ma smoka. Ale wszyscy wiedzą, że to jest smok, bo zresztą wygląda jak smok. No taki niby ciemny las, niby tu nikogo nie powinno być, a tu wszędzie ludzie są. Kurde, chyba tego gościa też nie wyminę, choćbym chciał. No sprawdźmy. Aj, Skyter. Skyter.
Wow, wyminęliśmy go, fajnie, nie musiałem z nim walczyć w tym odcinku. Szczególnie, że ten wiem, że odcinek już zbliża się, albo już ma nawet 20 minut. I jest, Enermy Town. Takie same brama jak wcześniej do innego miasta, ale w prawo do Mtschuen, a w lewo do jakiegoś jeziora. Fajnie wiedzieć. Czekajcie, ja jeszcze w tym odcinku sobie z wami tutaj pogadam z trenerami. Może ktoś coś mi da. Zobaczmy. No i wy mi nic niestety nie dajecie. Ja bardzo bym chciał Pokemona, a niestety go nie otrzymuję. W ogóle sobie schowam Zoroarka, żeby ktoś to wiecie, od razu zebrać jakiegoś poka. Chowaj się do... gdzie? Do ciemności, ciemność. Dobra. Dobra, tu zwiedzimy pierwszy domek. Aha. Opowiedział nam o ewolucjach Eevee'ego. O, no to HM otrzy... O, Stręcz, super. Któregoś Pokemona będzie trzeba nauczyć tego ciosu. Ty mi nie chcesz dać Pokemona. Jejku, mam nadzieję, że to nie jest jedno z tych miast, w którym nic nie otrzymujemy. Dobra. A ty, kolego? To jest takie malutkie miasteczko, jak widzicie. Chce nam dać Riolu, super! To właśnie on ewoluuje w Lucario. Tak, jesteśmy jednym z nielicznych ludzi, którzy go mają. Szczęściarz. Spoko, że tak fajnie, bez problemu oddają mi Pokemony. Na którym levelu? 10, ale i tak będzie fajny. Na pewno go do kolejnej ewolucji wytrenuję. Czyli do Lucario. Tu jest to jezioro. Ma Fernie Lake. Tu pewnie... A, bo to jest to jezioro, które prowadzi do jednego z tego drugiego miasta, w którym byliśmy. Czyli nie rodzinnego, tylko tego drugiego. I tu jest ktoś teraz. Wow! Kto ty jesteś? Wyglądasz na trenera. Tak, jestem trenerem, stary. A, i on jest liderem w Lauren. W regionie Lauren. To jest jakiś inny region chyba. I daje nam ważny HM. Lava Surf. Ognisty cios, który pozwoli nam przekroczyć jezioro lawy. Tylko Pokemon ognisty, czyli na przykład Charizard będzie miał, mógł się pewnie go nauczyć. I wraca do Lauren. Wow, ma Charizarda swojego. No, to już się spodziewam tej epickiej walki. Charizard kontra Charizard. Ty byłaś tutaj? Byłaś, spoko. Ale dobra, nie przedłużam tego odcinka. W kolejnym odcinku udam się właśnie tam w prawo. Jeszcze sobie z nim pogadam, o, śpi. Udamy się na wschód, czyli w prawo. A teraz kończymy. No co, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Cześć i czołem, nara.